Witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od Biedaka do Kozaka. Razem ze mną oczywiście z Boluś. Dzień dobry, witam serdecznie. Który pięknie tutaj razem z naszymi kokoszkami sobie biega po podwórku. Jak widzicie, pięknie pszenica naszym kurom nasypana. Kury takie zadowolone, że aż do skrzynki wchodzą na pszenicę. Witamy was w kolejnym odcinku. Serdecznie zapraszam was oczywiście na poprzedni odcinek do Bolusia. Gdzie? Jak dobrze pamiętam, drodzy widzowie, chyba działaliśmy sobie z sianokiszonką, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Dzisiaj, słuchajcie, dzwoniliśmy do banku po waszych komentarzach w poprzednim odcinku. Wywnioskowałem, że po części jesteście za tym, żebyśmy wzięli kredyt. W większości komentarzy tak pisaliście. Więc my tutaj oczywiście, tak jak mówiliśmy, tak zrobimy, czyli ten kredyt zaciągamy. Zaciągamy go w kwocie w wysokości 30 tysięcy. Tak, żeby to po prostu pasowało, że 3 sezony będziemy, słuchajcie, to spłacać. I dlatego od razu na samym początku odcinka sobie to zrobię, żeby czasem później nie zapomnieć. A oczywiście muszę sobie dzisiaj to pole, słuchajcie, zakupić. Także raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6. I w tym momencie na naszym koncie, słuchajcie, 36 770. I od razu lecimy i zakupujemy sobie pole numer 8, o którym wam mówiliśmy już wcześniej, że chcemy je oczywiście sobie zakupić. I na tamtym polu dzisiaj będziemy sobie działać. Jeszcze wam pokażę, jeżeli jest ktoś na odcinku, kto tego pola nie widział. Tak się prezentuje ten kawałek. Fajnie, nie za duży, nie za mały. Cieszy mnie to, że jest on obok naszego pola i będziemy mogli sobie tutaj fajnie te kawałki ze sobą połączyć. Tak jak to mówiliśmy w ostatnim odcinku, mamy na to plan. Dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, tutaj rozlewaniem gnojowicy, bo oczywiście, jak sami widzicie, nawożenie jest w tym momencie 0%, więc trzeba sobie to pole tutaj nawieść. 11 700 to jest kwota, która została nam w tym momencie na koncie i to jest kwota, która w pełni będzie musiała być przekazana, słuchajcie, na zakup naszego kombajnu do ziemniaków. Już tutaj z Wolkiem przed odcinkiem zastanawialiśmy się, no bo nie ukrywamy, że tych pieniążków nam jeszcze troszeczkę brakuje. 11 700 nie wystarczy na zakup kombajnu do ziemniaków, bo jednak on na pewno będzie troszeczkę droższy. Już tutaj zastanawialiśmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby jeszcze coś tutaj sobie zarobić. Będą jakieś tam jajka do sprzedaży, okej, ale to nam na pewno takiej kwoty nie da, bo podejrzewam, kombajn do ziemniaków, no nie chcę też teraz tutaj strzelać, bo szczerze wam powiem, nie wiem, ile ten kombajn będzie kosztował, ale taki mój pierwszy strzał, pierwsze co mi przychodzi do głowy, no to gdzieś tam myślę, że około 15 tysięcy na pewno za niego zapłacimy. Więc no jak widzicie, jeszcze nam ponad 3 tysiące tutaj brakują. Więc postanowiliśmy, że w razie czego, jeżeli nam naprawdę tych pieniążków zabraknie, to sprzedamy maszynę, która będzie nam w tym sezonie już niepotrzebna, a będziemy sobie kupowali, będziemy chcieli ją wymienić tak czy siak gdzieś tam na wiosnę. Pierwsze co mi przyszło do głowy to oczywiście rozrzutnik, bo o rozrzutniku wam też już mówiliśmy jakiś czas temu, że będziemy chcieli go sobie wymieniać. W tym sezonie myślę, że raczej, no jeżeli byśmy go sprzedali, no to oczywiście byśmy go nie używali, ale na wiosnę po prostu byśmy sobie kupili inny rozrzutnik, bo pieniążki oczywiście będą, bo zimowe sprzedaże, no tych zimowych sprzedaży za dużo tutaj nie będzie, ale będzie, słuchajcie, sprzedana słoma, będzie sprzedane to wszystko, co nam gdzieś tam jeszcze pozostawało. My oczywiście przelecimy sobie, słuchajcie, tutaj po naszym polu zaoranym, chociaż teoretycznie dojazd do tego pola wydaje mi się chyba tylko od dołu. Bo raczej tutaj nigdzie od góry na to pole dojechać raczej nawet nie możemy. Nawet gospodarstwo się nie da, więc... No, też mi się wydaje, że przez gospę też się nie da. Więc tym bardziej tutaj ten pomysł, co Bolek powiedział w ostatnim odcinku, o połączeniu tych kawałków ze sobą i o doprowadzeniu tak jakby tego pola, które kupiliśmy, częścią tego kawałka właśnie pod asfalt, to będzie idealna sprawa, bo nie będziemy musieli przynajmniej tutaj po drugim polu sobie przejeżdżać czy tam jeździć dookoła. Jak widzieliście, Boluś, słuchajcie, zajął się żniwami soi. Ja na pewno będę chciał dzisiaj sobie też troszeczkę pokosić. Aczkolwiek nie chcę też tutaj za dużo na to czasu poświęcać, bo tej roboty innej jest naprawdę sporo. Okej, teraz odnośnie, jedna sprawa, bardzo ważna kwestia do wyjaśnienia. Odnośnie dzierżawy, bo powiedziałem ostatnio na odcinku, znaczy powiedzieliśmy razem z Wolkiem na odcinku, że nie podoba nam się tamto pole, które wzięliśmy w dzierżawę. Jakoś nie czujemy tego klimatu na tamtym kawałku i raczej będziemy chcieli się go pozbyć. Raczej, podkreślam, raczej nie powiedziałem czegoś takiego, że pozbędziemy się go i koniec. Tylko powiedzieliśmy, że raczej będziemy chcieli się go pozbyć. Pisaliście w komentarzach, że mieliśmy je tylko 2 sezony, a umawialiśmy się teraz
Nie pamiętam, czy na 3 sezony, czy na 5 sezonów. Na pewno umawialiśmy się tak, że miało być z wykupem albo bez wykupu, więc teraz już mniejsza o to, jak to tam żeśmy mówili na początku. Zrobimy tak, że my teraz to pole sobie tam zaoramy, zasiejemy sobie tam, powiedzmy, pszenicę czy tam jęczmień, zrobimy sobie tam pole ze zbożem i zostawimy jeszcze ten kawałek po to, żeby zobaczyć, czy może na przykład, jak będzie tam zboże, tamto pole nam się bardziej spodoba i postanowimy jednak je zostawić. Także nic tutaj, z niczego na razie nie rezygnujemy, tylko sobie jeszcze zostawiamy ten kawałek. Teoretycznie powiem wam tak, pomysł z tą karą, jeżeli byśmy umowę dzierżawy zerwali, no to teoretycznie taki pomysł jest dobry. Nie powiem, że nie. Ktoś tam nawet pisał, że powinniśmy zapłacić 10% wartości tego pola. Nie wiem, ile to by wyniosło, bo szczerze wam powiem, nawet nie sprawdzałem, ile tam ten kawałek kosztuje, ale kosztują 37 tysięcy, więc 10% to by było 3700. No w tym momencie, jeżeli my mielibyśmy zapłacić 3700 takiej kary, no to niezbyt mi się to uśmiecha, bo wiadomo, że my tych pieniążków mamy naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlatego ja kary płacić nie chcę i tego pola pozbywać się na razie nie będziemy. Z jednej strony nawet może i lepiej, będziemy mieli jeden więcej kawałek ze zbożem, więcej pieniążków zarobimy, wiadomo, dzierżawa swoje kosztuje, swoje nam z konta ściąga, więc też jesteśmy gdzieś tam przez to troszeczkę stratni, ale na razie się tym nie przejmujemy i dzierżawa zostaje w naszych rękach, koniec tematu, nie poruszajmy tego więcej, bo żadnej kary my przynajmniej płacić tutaj na tej serii nie chcemy, więc będziemy robić wszystko, żeby tej kary nie zapłacić. Jak tam, mordeczko, powiedz mi, soja sypie? Objechałem dwa kółka dookoła, idealnie dwa kółeczka. Dobra. Będę ponad 2 tonki, chyba jest. 2 tonki? No bo zaraz, bo sypię na przyczepę, więc jak mi się sypie, to ci powiem. No to powiem ci, no ogólnie kawałek dosyć duży, hektarowy, więc pole z, można powiedzieć, sporych rozmiarów, jak nie jedno z największych naszych. Więc liczę na to. Co mówisz? 2,5 tony nawet. 3,5 tony? No. O kurde, no to ładnie, serio. Dobra, my widzę, że nie damy rady, słuchajcie, dojechać w tamtą stronę, więc cofniemy sobie tutaj elegancko, zrobimy tymi 11%, co nam zostały, zrobimy sobie skrajniaczek. Szybko wylana gnojowica, ale tutaj mówię, nie zwalniam tej prędkości, słuchajcie, bo tej gnojowicy, no niby mamy dużo, ale jednak, bo wiadomo, przy takiej serii, gdzie my te zarobki mamy bardzo słabe, lepiej na wszystkim troszeczkę sobie przyoszczędzić. Dobra, rozlejemy sobie od razu ten skrajniaczek i lecimy, słuchajcie, zatankować drugą beczkę. Przyjedziemy sobie na pole, kurde, może nawet ja zdążę to rozdać, zanim pójdę do ciebie na kombajn. Teraz tak się zastanawiam tylko, czy ja szerokościowo zrobiłem pół pola? Tak jest. Ogólnie z daleka jak patrzę, to tak. Zrobiłem pół pola, więc zajebiście. Wcale dużo gnojowicy na ten kawałek nie pójdzie. Ogólnie tak, mówiliśmy wam, że jest do zrobienia kiszonka, są do zrobienia ziemniaki, ale powiem wam, że na dzisiejszy odcinek postanowiłem zakup tego nowego pola, zaciągnięcie tego kredytu i też żniwa sojowe, bo to też jest robota, którą oczywiście trzeba sobie tutaj zrobić. Jest to nowe pole, trzeba to pokazać, trzeba pokazać w ogóle, ile uda nam się tam z tamtego kawałka nakosić. No i my na tamtym polu chyba będziemy siali zboże, więc też im prędzej będzie to skoszone, słuchajcie, tym szybciej będziemy mogli się wziąć tam na tamtym kawałku za oprawę. Tam będzie można, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że na tamtym kawałek fajnie jakby poszedł właśnie obornik, więc tutaj nie wiem, czy my sprzedamy ten rozrzutnik, czy nie sprzedamy, czy zostawimy, może jednak uda nam się z czegoś uzbierać, no zobaczymy, słuchajcie, najważniejsza kwestia jest taka, że my nie wiemy, ile dokładnie ten kombajn będzie kosztował. Jak już będziemy wiedzieli, no to wtedy wiemy, na czym stoimy, wiemy, ile pieniędzy musimy jeszcze uskrobać. Gdzieś tam po cichu liczyłem, że może będą do sprzedaży świnie, ale z tego, co mi się wydaje, to chyba nie są, bo świnie w tym momencie, słuchajcie, ej, kurde, ej, 925. 925 i teraz tak, razy 5 to mamy około 4000, tak? Co mówię? 4, ponad 4,5 nawet. O, no. 4,5 tysiąca to już nas ratuje. W tym momencie to nas ratuje i to bardzo mocno, więc ja powiem ci, żebym się nawet nie zastanawiał i chyba nawet zrobię to dzisiaj. Ci przyczepkę? No właśnie, chciałem powiedzieć, że chyba nawet zrobię to dzisiaj, nie? O, no, ja bym czekał sprzedać to i... Bo my 4,5 tysiąca, słuchajcie, dostaniemy, to będziemy mieli już ponad 15 tysięcy i to mi się wydaje, że w zupełności na ten kombajn do ziemniaków nam wystarczy. Oczywiście gdzieś tam jeszcze musimy w zanadrzu mieć pieniążki, słuchajcie, na to, że przyjedzie przecież kombajnista w tym sezonie, tak? On też swoje będzie chciał wziąć za to, że nam kukurydzę na kiszonkę skosi.
Więc gdzieś tam to parę stówek też za nas, że musimy oczywiście mieć. Ale to myślę, że na spokojnie, bezproblemowo sobie ogarnimy. Tylko jakbyś mógł mordeczko nie ładować, to tak, by było super. Ja bym sobie wtedy załadował, co by one nie bulwersowały się, że tak długo na przyczepce muszą na mnie czekać. Najważniejsze, żebyś ty nie skosił mi całego pola, żebym ja też miał co na... Ja już nie chcę nam więcej jeździć, bo to już syknie. Jo, tyle już opłosiłeś? Wydaje mi się, że jak ty przyjdziesz, żeby sobie chociaż 10 minut nawet nie pokosić, to już starczy. Dobra, okej. Okay. Dobra. Ja rozleję. Robotę. To wtedy wiesz co zrobimy? Wiesz jak to ogarniemy? Ja rozleję do końca tą beczkę, bo to jest moment sprawa. Jeszcze tutaj chcę pokazać wam ludziska na dole takie drzewo. Bo zastanawialiśmy się z Bolkiem, co z tym drzewem zrobić. Czy tutaj starać się o pozwolenie wycięcia tego drzewa, czy jednak je zostawić. Bo nie powiem, tak jak patrzę z góry na to drzewko, to takiego klimatu daje ono tutaj naprawdę bardzo fajnego. Więc biję się z myślami właśnie, co z tym drzewem zrobić. Z jednej strony będzie ono troszeczkę uciążliwe przy pracach polowych. No bo wiadomo, że im więcej drzew na polu, tym ciężej się gdzieś tam zawraca, wykręca. I w ogóle tym bardziej, że ono stoi troszeczkę właśnie wcięte w te nasze pola tutaj. Mowa oczywiście, słuchajcie, o tym drzewku tutaj, o tym drzewie, bo to jest dosyć konkretne drzewo tutaj na dole i się zastanawialiśmy z Bolkiem, co z nim zrobić. Na razie postanowiliśmy, że zostawiamy, no bo i tak wiadomo, żeby starać się o pozwolenie wycinki takiego dosyć dużego drzewa, no to trochę na pewno czasu minie, ale możecie dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy zostawiamy je tutaj, czy jednak będziemy mieli je stąd wywalić. Dobra, dojeżdżamy do końca, ostatnie dwa przejazdy, dwie beczuchy będą wylane. Wtedy tak, Bolek, ty odczepisz beczuchę, podczepisz sobie... Prasę. Ogólnie miałem na myśli co innego, ale ta prasa to też nie jest głupi pomysł, żeby ją podczepić i żebyś za mną wtedy sobie prasował. Ja tu bardziej myślałem o gruberze, żebyś tutaj przyjechał gruberować, ale powiem ci, że z tą prasą chyba lepszy pomysł, tym bardziej, że ja na odcinku prasować nie będę chciał, ty prawdopodobnie chyba też nie. No, dlatego właśnie tak. Bo my już tego prasowania w tym sezonie, jak i ja, taki tutaj Bolek miał również dosyć dużo, znaczy po odcinku, tak, mieliśmy prasowanie, więc bez sensu jest teraz, żeby jeszcze jakieś prasowanie zrobić, skoro tutaj tej pracy jesiennej mamy dosyć sporo. Nie wiem jak nasz sąsiad Tanas, ale z tego co wiem, to już chyba soje ma powykaszane, więc jest troszeczkę dalej z robotą niż my, ale myślę, że to tam jest kwestia czasu, a my zdążymy, słuchajcie, też nadrobić, tym bardziej, że pole soi jest tylko jedno, więc to jesteśmy w stanie ogarnąć, no, bardzo szybko. A poza tym, no wiadomo, kukurydza, to już będziemy działać razem z Tanasem, ziemniaki też jakoś tam, myślę sobie na spokojnie to ogarniemy. 10% w beczce mi prawdopodobnie zostanie jeszcze. Tak jest, dobra, ja ci beczuchę wtedy oddaję, trzymaj MTZ-ka, a ja lecę, słuchajcie, przebiegnę sobie tutaj przez pola, bo to jest dosyć blisko. Przebiegniemy sobie na tamten, oj, to nas tutaj ma, zobaczcie jakie górki dziwne. Takie wertepy mocne na tym polu. Przebiegniemy sobie, słuchajcie, na tamten kawałek, ale pięknie to wygląda. Ten kawałek z tym, o Jezu, ile tu słomy jest, ja pierdzielę. O, słoma jest tak gruba, że jestem w szoku. Jestem też w szoku, ile tej słomy tutaj z tego kawałka będzie, ale żeś fajnie pokosił. Fajnie, że trzeci raz dookoła w ogóle pojechałeś. A ty nie, przepraszam, ty z tej strony. Tu, czy nie wiedziałem, czy nie za dużo. O kuźwa. Co? Chłopie, muszę zjechać na gospę. Ujebany taki, czy co? Chłopie, nic nie widzę. O, a był czysty, nie? Nie wiem, czemu to tak dzisiaj posypało. To soja, wiesz co? Ona prawdopodobnie tak brudzi. Przydałby się moc, słuchajcie, do farminga. Spalinowa dmuchawa. Nie wiem, czemu mi się właśnie kojarzy, że Joker Farm taką miał. Na swoich filmach właśnie oni wtedy jeszcze tego bizona chyba dmuchali tą dmuchawą. Taka, wiecie, jakaś stilowska dmuchawa na spalinowa, albo są też chyba takie dmuchawy na akumulatory, więc to by było też spoko. Ale mówię, no musimy, słuchajcie, zjechać pod myjkę, bo nie dam rady tutaj kosić, nie? Teraz pytanie, czy wjechać lepiej tam? Tamtędy chyba sobie wjedziemy. Powinienem się w miarę tutaj wykręcić. Kurwa, idealnie vis-a-vis lampy stanął ten gościu, tutaj tym czerwonym. Dobra, Bolek już wyjeżdża z prasą, słuchajcie, także będzie dzisiaj też od razu akcja prasowanie. Będzie przynajmniej robota ogarnięta, a gdzieś tam to... kurde, zapomniałem, że tędy nie wjadę, ale czekajcie, w sumie zrobimy Powinieneś sobie... Powinieneś dociągnąć chyba. Nie, właśnie myślałem, że to jest trochę bliżej, ale raczej nie dociągnę. Przejedziemy sobie, słuchajcie, tutaj przez pole do tyłu. I tam tylko przodem się lekko, wiecie, wsuniemy między budynki. I wtedy sobie umyjemy i od razu wyjedziemy tamtym
wyjazdkiem, więc powinno to się udać. No mówię, mógłbym kosić z tą brudną szybą, ale słuchajcie, już też nieraz nam pisaliście w komentarzach, że mamy częściej myć ten kombajn, bo jak się w środku jedzie, jak w środku mamy kamerę i nagrywamy, to nic, kompletnie nic nie widać. A no nie jest to oczywiście nasza wina, że ten kombajn się tak mocno brudzi. Tam żniwa też tak jest, że się brudzą. No, no dokładnie, no. Nie mamy tutaj możliwości, wiecie, wzięcia sobie szmatki i sobie przetarcia tego. Kurwa, jeszcze mu uszkodził nową zgrabiarkę. Matko boska, kuciasna na tej gospie. Przepraszam bardzo. W prawo. O, dobra, wykręciliśmy się. Ledwo co, ale się wykręciliśmy. Dawno ten kombajn tutaj na środku gospy nie stał, bo już teraz nim bardzo rzadko tutaj wjeżdżamy i nie wiem, czy jeszcze jednej myjki sobie po prostu gdzieś tam bliżej wiaty nie postawimy, wiesz? No, może było. Żeby nie trzeba było kombajnem tak daleko tutaj wjeżdżać, nie? Dobra, myjemy. No niestety mówię, tak jak powiedziałem, w farmingu nie mamy możliwości wzięcia sobie szmatki na pole i przetarcia sobie tak szybę, nie? A szkoda, bo byłoby to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Nie okay. Wiem, czy coś nie wyszła jakaś myjka ręczna, ale... Nie wiem, ja przynajmniej o takim czymś na pewno nie słyszałem. Dobra, teraz pytanie. Najważniejsze pytanie, słuchajcie, czy my tutaj bezproblemowo się kurwa wykręcimy. Problemy na gospie chyba będą. Źle postawiłem tutaj tą zgrabiarkę. Gdyby nie ta zgrabiarka, to byśmy się tutaj elegancko wykręcili, ale może się udać. Ja pierdzielę tu słomy, tak. No upartego by chciał, to by słomy sprzedał też od razu i tam ciur. Nie wiem, czy się nie zablokuje tutaj zaraz, nie? Gdzie ty jesteś w ogóle? Chłopie, zablokowałem się na gospie. O, myślałem, że ty normalnie też tym polem wyjedziesz. Chciałem tu w lewo, żeby było szybciej. Weź mordo, chodź tu pociągiem ten. Pociągiem glebogryby, wyżarkę i tego. I zgrabiarkę. A, dobra, poczekaj, bo drzwi... O pierdol, daliśmy złoty. Przepraszam najmocniej. Dobra, dawaj. Ja się nie mogę, słuchajcie, ludziska śmiać, mam tak usta popękane, że to jest tragedia. Dobra, dawaj teraz tym. O kurwa. A jest ciężko, nie? Jeszcze w poprzek kołami, czekaj, jak koła uniosę. No. Dawaj. Dobra, poczekaj, może styknie. Kurwa, tu weź teraz, przyjdź tędy. Betoniarki. Betoniarki już nie ruszymy, słuchajcie, bo betoniarka tu jest na stałe. Dobra. Blokada. Teraz się wykręciliśmy. No mówię, ciężko, bo jeszcze gdyby nie tyle maszyn nie było nastawiane, to by nie było problemu, a przez to, że wiecie, my tam jednak uciskamy te maszyny praktycznie wszędzie, to gdzieniegdzie no jest ciężko przejechać, ale się udało. To niezła ta polska wieś nasza, wąska taka. Co mówisz? Mówię, że taka niezła polska wieś, wąsko wszędzie, ciasno wszędzie, no nawalone tak, no, tego wszystkiego. No niestety, no jak sobie zagospodarujemy troszeczkę więcej miejsca z tyłu pod gospę, no to wtedy będziemy mogli sobie pozwolić, żeby te maszyny tam układać, no, ale dopóki tego nie zrobimy, no to musimy się jakoś przeboleć. No ale dobra, jesteśmy z powrotem na polu, troszeczkę czasu straciliśmy, ale takie akcje ino też się przecież zdarzają. Dobra, ale cię mordo telepie tam, nie? Ja? No, w jednym miejscu tak się zatrzęsło. No nie widziałem. Dobra, wjeżdżamy. Pełną prędkością jeździłeś? Ty? Kombajnem? Kurwa, co to się... Prawdopodobnie chyba przypierdzieliłem w tego. W betoniarkę i sieciarnia się załączyła. Ale z czym pełną prędkością? Kombajnem, czy jeździłeś z pełną prędkością? Nie, jedynką chyba jeździłem. Albo i nie, nie poczekaj, bo nie grałem na biegach, więc on pewnie jechał dwójką, nie, czyli 8. Nie, dwójką, czyli 8 na godzinę jechałeś. Nie, bo on powinien tu chyba zaciągać, nie? No, nie, to ty, tam... Ty, widziałeś, że chwasty są? Tak, no chwasty są, bo za późno były wyskane. Ale dobrze, że one nie są takie wysokie, nie? Żeby nie było ich widać. No, średnictwo tylko widać, że... Gdzieś tam ludzie też pisali w komentarzach, żebyśmy zmienili pojemność tej prasy. To by było realnie, gdyby było mniej. Bo jest teraz 5000, a ludzie pisali, żebyśmy zmienili na 3000. I powiem tak, nie zmieniałbym tego, bo w farmingu to jest tak, im więcej belek, tym większe lagi na serii będą. A tego chcielibyśmy tutaj na odbiedaka uniknąć, bo i tak te FPS-y gdzieś tam od czasu do czasu potrafią tutaj uciekać. Więc nie chciałbym, żeby jeszcze bardziej nam uciekały. Więc raczej zostawimy sobie, słuchajcie, 5000. A nawet nie wiem, czy można zmienić, wiesz, bo ona ciągnie oryginalnie z gry chyba sobie. Nie, można zmienić. Nie? Można. Aha, no to ja. Ale ja też bym nie zmieniał i tak mamy dużo tych belek. Dokładnie. Więc jak najbardziej zostawimy sobie, słuchajcie, to 5000. A może gdzieś tam przyszłościowo, żeby zniwelować troszeczkę te lagi związane właśnie z dużą ilością słomy, siana, to żeby się ogarnęło właśnie stóp, tak? Tutaj gdzieś też z Jankusem już na ten temat rozmawiałem.
namówił, że jeżeli będzie miał czas na to, to się za to weźmie i spróbuje to zrobić. Bo nie ukrywam, gdybyśmy mieli taki stuk, jak mieliśmy w 19, to było naprawdę coś zajebistego. Jak starzy widzowie, którzy oglądali Od Biedaka do Kozaka właśnie w 19, pamiętają, że mieliśmy taki fajny stuk słomy, gdzie się podjeżdżało, oddawało się belki, a jeżeli chciało się wziąć, to się podchodziło, klikało się R chyba dokładnie i się wybierało, ile belek chce się po prostu zabrać. I to było naprawdę spoko, bo dzięki temu nie musieliśmy się przede wszystkim pierdzielić ze stogiem, żeby go układać. A wiadomo, że z tym układaniem jednak też jest troszeczkę roboty. Lagi były mniejsze, a pomimo tego naprawdę fajnie ten stuk wyglądał. Także tutaj też no, fajnie by było coś takiego mieć, ale mówię, to może w przyszłości sobie ogarniemy. No pole jest naprawdę bardzo duże. Zresztą sami widzicie, że to koszenie tutaj będzie trwało. Powiedz mi, ty miałeś pełen zbiornik? Wiesz co, pewnie jakbyś tych dwóch zliczył, była dwa razy sypałem, to pewnie i wydało pełny. A dwa razy sypałeś? No, to tak sypałem raz przy tam chyba 60-70 i później też dosypywałem jeszcze przed tym, jak miałem tobie dać. Dobra, no ja mam w tym momencie 34%, więc powiem ci, że tej soi tutaj powinno sypnąć. A powiedz mi, mordo, co my w ogóle mamy do sprzedaży, bo ja tak sobie myślałem o tych sprzedażach jesiennych, nie? No. To co mamy w ogóle do sprzedaży? Ziemniaki będą. No. I to by I było słoma. Na tyle. I słoma, no. No i jakieś tam, nie wiem, świnie czy będą, czy nie wiem. Właśnie, ale świnie no, tak sprzedaż. Ale tak to po dużo tam nie ma. Gdzieś tam czekaj. Jak my dogadaliśmy, żeby co drugi sezon robić zimę. Więc jeżeli my i tak będziemy mieli na restaurację te ziemniaki w następnym sezonie, czy już nawet, nie wiem, może w tym podpiszemy ten kontrakt? Ja ci powiem tak, oni zostawili swoją wizytówkę u mnie i kazali zadzwonić, żeby się dogadać co i jak. Więc ja bym był za tym, że jeżeli uda się nawet i w tym sezonie ten kontrakt podpisać z tą restauracją odnośnie tych ziemniaków, to bym się nawet nie zastanawiał, nie? No bo to będzie pieniądz, który my dostaniemy na czysto od razu po zawiezieniu im ziemniaków, nie? No także, tak szczerze, zimowy odcinek może być niepotrzebny nawet. No nie, no bo do czego? No to są, a słomę sprzedamy, czekaj, zaraz popatrzę, jak tam ceny są. Słomę? Słoma jest późno chyba też, na grudniu? Grudzień, później to mocno spadło, bo tylko praktycznie grudzień. Można powiedzieć śmiało, że teraz w październiku, wcześniej, październik i sopa, no to my pewnie co będziemy wcześniej mieli październik, będziemy na październiku mieli do robienia? Możemy zrobić. No to i wtedy w październiku by sprzedał sumę. Słuchaj, październikowy odcinek się zrobi, to się ciepnie jakieś właśnie prace jeszcze takie typowo w polu, orki, nie orki, czy tam gruberowanie, talerzowanie. I do tego się dołączy właśnie sprzedaż sumy, tak? Czy to wam nie jest problem. Bo oprócz tego no w październiku raczej roboty nie będziemy mieli. My nie mamy kukurydzy na ziarno jeszcze w tym sezonie, bo w przyszłym sezonie to się zmieni. Sąsiad raczej chyba też nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zaraz mamy, słuchajcie, dwie tomki. Ty widzę, dosyć fajnie mnie tutaj gonisz, więc nawet jest szansa na to, że ja skończę kosić, a ty w tym momencie też będziesz miał skończone akurat prasowanie. Ile tych belek już jest? Ja pierdzielę. Raz, dwa, trzy. Chcesz mieć na przyczepę wszystko. Okay, pięć. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. 6 belek, mordo, nie ma szans, żeby się zmieściła przyczepę. Ale nie, nie chodzi o soję. Ach, o soję, dobra. Powiem ci, że raczej tak. Ile ty masz w zbiorniku? No, 2200 teraz. Nie, to powinno się zmieścić. Raczej się zmieści, ale i tak, no wiadomo, że jest to sezon, gdzie tej soi będziemy mieli najwięcej, że tyle jeszcze jej nie mieliśmy, nie? Jo, mieliśmy, dobra, to wejdzie wszystko. Mieliśmy siane, słuchajcie, małe kawałki. No jak gdybym się uparł, to no może nawet się uda, żebym ja tą całą resztę, którą teraz tutaj koszę, to żebym pierdzielnął na jeden zbiornik, nie? Do końca. No to jest 65%, to tego zbiornika jeszcze dosyć dużo mi wejdzie. Co my robimy z tą soją w ogóle? No co, no musimy ją do wiosny zostawić. Ale dobra, ale gdzie ją sypiemy? Jest jeszcze wolna jedna ta przecież, w butach. Na u góry na silosie? Nie, na dole, na klepisku. A co my mamy na silos sypane? A właśnie, nic nie mamy. No tak mi się właśnie wydaje, że chyba nic nie mamy, albo no jakaś leszka pszenic tam jest. Tam są resztki, chyba albo to resztki sypuje mi. Ciężko powiedzieć, bo to wiecie, działa ten pasownik działa tak samo jak i śrutownik. Przepraszam, śrutownik działa tak samo jak i silosy, więc ciężko powiedzieć co w czym ile jest. Ale tam by to praktycznie do wymiecenia, do zrobienia śruty i na które można sypać.
No, dlatego mówię, to zostawimy sobie na razie to na przyczepie i będzie trzeba tam zrobić u góry porządek i myślę, że chyba tą soję sobie, które tam sypiemy. No, można jak a wszystko to, co zostaje gdzieś tam do paszy dla świń, to przecież może być na dole wsypane właśnie w te boksy nasze w stodole, więc... Tak mi się wydaje, że lepiej będzie, jak to właśnie tak sobie podzielimy. Z tego, co widziałem, to ogólnie też jest dużo obornika u naszych świń. Powiedz mi w ogóle, jak to jest z tym obornikiem, że on tak jakby... Jak ja tam stoję, to mi pokazuje, że na naszej szklarni jest 30 tysięcy obornika. O kurwa. Raczej nie. A ile razem mamy? No bo to wygląda, jakby to było połączone, jakby szklarnia ciągnęła sobie obornik z tego, z chlewni naszej. Okej, okay. Mam 47. Ile? 47? A tyle to pokazuje na płycie obornika. No. To by wychodziło, że tu mamy 30, a tam 47. No ale tak. To jest kuźwa, jak wręcz bym nie powiedział, niemożliwe, bo żeby te świnie przez dwa sezony najebały tyle obornika? Mordo, dwa mamy sezony, 200, mordo, dłużej mamy... niż dwa sezony. No, 15 nie mamy dłużej niż dwa sezony. Bo przecież na początku mordo mieliśmy 5 i rok czekaliśmy, aż się rozmnożą. Myślisz, że one by tyle obornika nie dały? No, a zobacz na... sąsiada. Mamy 200. Tak szczerze, co tam jest? Zostaw... No jo, wielki ciul tego obornika daje, nie? No. Nie wiem, trzeba byłoby to wyciągnąć, zobaczyć. Ale jeżeli tak, to Jezus Maria. My zarobieni by byli, bo można było obornik sprzedać trochę. No ale czemu go pokazuje na szklarni? Bo jest blisko siebie i może ogarnia to. Nie wiem, ja tutaj mówię, stałem tam w jednym miejscu i się zastanawiałem, o co tam chodzi, nie? Dobra, ja czyżbym miał ostatni przejazd? Chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady na raz tego wziąć i teraz się zastanawiam, czy ja w ogóle dam radę to wziąć w zbiornik. 92%. Dasz radę. Dobra, na szerokość idzie. Dasz radę. Na szerokość idzie i w zbiornik prawdopodobnie, słuchajcie, też się zmieści. 96%. Będzie 97. I uwaga, 98 nawet nie ma, więc gitara. Mamy żniwa sojowe ogarnięte i to naprawdę w bardzo szybkim tempie, 27 minuta odcineczka. Lecimy sobie teraz jeszcze raz, dwa to wysypać. No szybko to poszło, nie spodziewałbym się, że tak szybko ogarniemy tą soję. Zjedziemy sobie oczywiście kombajnem, już nie będę dzisiaj się brał za kolejną pracę. Zjedziemy sobie, słuchajcie, kombajnem, zjedziemy sobie fajnie z przyczepą. I spróbujemy tam ogarnąć to w tej naszej stodole, bo tam z tego, co widziałem, też stoi przyczepa z owsem, która też jest do wysypania oczywiście, więc zobaczymy, może uda nam się to dzisiaj tutaj ogarnąć. Pamiętaj, że masz jeszcze te świnie, nie? Tak, ze świniami też, ale świnie tam jest 2 minuty, bo przecież to naprzeciwko, nie? Nie wiem czemu, ale też by fajnie było mieć tutaj rzeźnię, nie? Jest rzeźnia. Ale polska rzeźnia? No, normalnie widać, tylko że na krowy. A tak widać tam coś, jo? No, to pamiętasz to? Ja widziałem, no. To krowy wisiały na tych, na zagrach. No to tak nie bardzo, chyba, bo nam odcinki z YouTube'a zdejmą za to. Trzeba by to w ogóle sprawdzić. Ale ogólnie to rzeźnia robi, jako tako, jak i taki budynek, to by się przydała tutaj, nie? Zawsze też kolejny punkt skupu, bo słuchajcie, no nudzi mi się już jeżdżenie. Ogólnie to nawet nie wygląda jak jakiś kuźwa skup, nie? No to wygląda, jakbyśmy kurwa, nie wiem, do gospodarza jakiegoś zawozili to. No. A można by było coś pomyśleć. Głupi handla z zwierzętami, żeby albo, to, albo do restauracji też zawozić. A nie, bo no, do oni nie wezmą ci całego świnioka. To już na gotowo, na całego świnioka. Ja pierdolę. Te grzebki za małe, że jeszcze świnie tylko na tym. No ale fajnie by było coś takiego tutaj ogarnąć, bo zawsze mówię, jest tu gdzieś tam... Też takie urozmaicenie tego, tej sprzedaży tych świń, nie? Nie często to robimy, te sprzedaży świń, ale jednak fajnie, gdyby to trochę lepiej wyglądało. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, kombajnem na gospie, gasimy sobie go i teraz tak, zjedźmy sobie MF-em z tą przyczepą. Tam ci śminki porozkładać? Na razie nie, mordo, na razie nie, bo ja najpierw pojadę z tymi świniami i wtedy będę tam zaraz kombinował. Jak to ogarnąć? Proszę, ja tutaj nawet w lewo, w prawo nie patrzę, słuchajcie, bo to i tak z tym ruchem drogowym to jest tak porypaną i tak praktycznie jadą jak chcą, można powiedzieć.
albo ci ustąpią pierwszeństwa, albo ci nie ustąpią, albo wymuszą. Dlatego już nawet na ten ruch drogowy za bardzo tutaj nie zwracam uwagi. Jak przypierdoli, we mnie tutaj w życiu ich w pół rozerwie. Dobra, zostawmy sobie tutaj zestawik. Cyk. I wsiadamy do 30. Ładujemy sobie. Skończyłeś? Tak, jest. Dobra, ładujemy sobie, słuchajcie, nasze dwa świnioki. Myszka mi zniknęła, poczekajcie. Dwa świnioki sobie ładujemy. Dobra, zostały przeniesione. No i jedziemy, zrobimy sobie, myślę, dwa kursy. Wtedy w razie czego jednego świnioka, bo Lek jeszcze na koniec pojedzie też zawieźć. Przecież według mnie to tutaj kurwa to... Jezu, z niej zamknąłem. Jest dobrze, że świnioki nie uciekły. No wiesz, dwa kabany kurwa to jednak ledwo by tu weszły. Chłopie, jednego na drugiego powinniśmy układać tutaj. No tak to lepiej by miały jechać jak na ciasno, by się nie obolały tak na zakrętach. One jeszcze na żarty paszy wczoraj na nas zostały, żeby waga więcej skazywała, to wiecie. Nie wiem, na razie jajek nie jadę sprzedać, zostawię to. Jajka może będą miały lepszą cenę później jeszcze, któregoś września. To akurat będzie na pieniążki dla kombajnisty. No, i tak raczej te trasy chyba ceny nie ma, nie? No tak jest, powinny być po 1400, a jest za 1000, więc tak. No, zawsze by tam 1200, 1300 dało, nie? Dobra, sprzedaj, sprzedaj, bui, tak. Bui. Dobra, wracamy po kolejne dwie. I już zawsze będzie coś, słuchajcie, więcej zarobione, także nie spodziewałem się kompletnie, że my w tym odcinku w ogóle coś zarobimy. A tu proszę bardzo, niespodzianka. Odłożymy, kurde, na kombajn boży. No tak, no. A zapomniałem totalnie o tych świniach. Ja też. Ja nie wiem czemu, ale mi się działo w głowie ogólnie, że te świnie będą do sprzedaży dopiero na zimę. Tak, gdzieś mi utkwiło w pamięci. Nie by były na zimę, nie? No jo. 2100 tam, powiedzmy. Gdybyśmy poczekali, to wiadomo, cenę byśmy dostali za nie lepszą, no ale no niestety, no wolę, słuchajcie, sprzedać te świnie, które jeszcze nie są wyrośnięte, niż sprzedawać krowy, które nam produkują mleko, tak? Bo w tym momencie, no, byków do sprzedaży żadnych nie mamy oczywiście, a krowy, no, gdybyśmy chcieli, gdybyśmy się uparli, no tutaj jest, są 4 krowy, 4, 6, 6 krów za 1000, które są po 1500, no ale one nawet nie mają przekroczone 30 miesięcy, więc weź takie dobre krowy sprzedaj, nie? Też bez sensu. A świnie przynajmniej teraz będą miały miejsce na rozmnożenie się oczywiście, bo ten chleb jest i tak maksymalnie na 15 świn, więc jeżeli one gdzieś tam osiągną już ten wiek rozrodczy, a chleb jest pełen, to tak czy siak one się przecież nie rozmnożą, skoro nie mają miejsca, co z jednej strony... A dobra, tutaj to jest, ja pierdzielę. To tu Andrzej Modowy Koszynie. Pisał do mnie, czy my po żniwach, czy by nie chcieli podjechać. A soja jest, kurna dziobie. Gdzie? Komłyna, to małe Polce, to mówię, że ci się podoba do tego. Tam Andrzej chce, żeby mu kosić? No. Kurwa, ja nie wiedziałem, że ma tam soję. Bo on widział, bo on przejeżdżał. Teraz jak my kosili i właśnie pisał SMS-a. Dobra, kolejne dwie sprzedajemy i... On już będę miał co robić, no. Piszę mu, że może później. Zobaczymy. No weź 30 ode mnie. Ileś sprzedać jeszcze... jeszcze tej, tą jedną świnkę. A ja, słuchajcie, lecę na gospę. A gdzie ty jesteś, Belarusym? Za tobą. Za mną? Tak. Dobra, tu jesteś Belarusym. To ja bym musiał tak sobie odczepić tą przyczepę. Musiałbym otworzyć sobie wrota. A po co? Co? A po co ci wrota? Bo będę chciał zaraz jeszcze wysypać tutaj tą przyczepę. Aha. Ale to za chwilę. A to czekaj, właśnie, przecież ja... A, bo ja się pomyliłem. Tą przyczepę sypiemy tutaj na żmijkę. Tak? Dobrze mówię? Tak, no, no tą co masz to miała być właśnie na ten. Tu musisz też żmijkę iść. Cię umyli, no, idę. Pomóc. Na górę możesz chować tego, nie? Radzik, na górę. Najpierw schowaj tamto. Typ, a później dopiero weź. Poczekaj, złóż żmijkę, dobra. I teraz w tym samym miejscu się rozkłada też tamtą? Nie, nie, na dole przy tych matach, tam przy ścianie, przy oknie, tak. Właśnie. Stanąć i... Chyba nie mogę przez okno wyskoczyć, a tu? O. Chyba, żebyś mi podawał, to ja rozłożę. Nie, ja to dam radę. Pierwszego tego. Na dole w środku, nie? Trzeba ponosić wszystko, nie, 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 z zewnątrz. Z zewnątrz czy ze środka to było? Nie, tu jest. Kurwa, twoja mać.
przy oknie, ja widzę ci podam wszystko na to. O. O, dobra, pięknie, wszystko to podałem. Dobra. Bóg ci zapłać, dobre dziecko. Dobra, wjeżdżamy sobie na lewą strunę oczywiście. Dziotka tu wykrynica. Cholera jasna. Mogłem tyłem wjechać, lepiej by było może. Dobra. Dobra. Jeszcze na lawetę starczy może. Lewa. Sypiemy. Kurde, widz co? Ja jadę z tymi jajkami. Ale wygarnią szybko to. Łopatować tutaj trzeba. Bo to tak kurde, znowu będziemy przytrzymywać tych jajek dużo. A powiem ci, jak dojdzie jeszcze żeby laweta, coś tego, to będzie ciężko. A jajek jest teraz dużo? No jedna ta. Jedna paleta? No, niecała, a kurwa, ona jest niecała nawet. Kurde, 16300 dało nagle na koncie. 200 litrów. Zajebiście, no dobra, no to jest z tymi jajkami, no. A ty chcesz ode mnie zestaw, czy co? No się tak jak skminiam. Czyli czy wyczekamy, aż znajdziemy ten. Ja ci powiem tak, w tym momencie 16300 to daje nam już to, że mamy pieniądze prawdopodobnie i na kombajn i na lawetę. Więc nie spinałbym się za bardzo z tą sprzedażą tych jajek. Dobra. Tak, tak mi się może przynajmniej wydaje. Może akurat na pastwisku to fajnie wygląda, jak każda krowa z innej parafii. No tak wyszło, no. Takie byczki wielkie już mamy. Dobra, sobie cofnę tutaj od razu. Cyk. Podczepimy sobie i od razu sobie wysypiemy też to. Bo tak się zastanawiam. Czekajcie, tu zrobimy sobie trochę miejsca. Wystawimy sobie żmijkę. Kurwa, ona tu nie będzie mogła stać. To? Bo chciałem żmijką wsypywać tam. Chciałby kosz jej założyć. A nie, bo i tak nie mamy tego. Ale ona na wysokość tu nie wchodzi, nie? A no to ją dopiero ta się podnosi i ona musi mieć, jak kubka będzie wyjść większa, to wtedy ona wejdzie. Najpierw musiałbyś wysypać i wtedy dopiero żmijkę wsypać. No właśnie, właśnie, właśnie. Bo ja myślałem, żeby na tył normalnie to sypać. Możesz, jak nie chcesz się cofać, to możesz. No czekaj, spróbuję, może się uda jeszcze coś tam wcofnąć, ale... Zobaczymy, bo tutaj wiesz, tutaj trochę przeszkadza też ten taśmociąg do ziemniaków, ale nie będziemy teraz rozkładać go przecież. Wiem. To niepotrzebne, bo... No jest, mówię, jest klimat tej płaskości, jest taka ciasnota, że tutaj nie powinno. Okej. O, dobrze, dobrze, możesz się łamać. Tutaj też wejdzie, bardzo ładnie, elegancko, haj. Kurba, o, za pierwszym. Ty, tu nawet nie będzie czas miki, kurde. Dobra, tylko nie, po parę razy podnoś, żeby się kurwa nie obaliła. Dobra, bo to jest za mocno, później dobrze, ale ładnie. Dobra, czekaj, kierunek dobrze, ta na tył dobrze sypie. Cyk. Bolce są dobrze zrobione. Po parę razy. Ale trzaska burta, nie? No. Chyba się udało, co? Dobra. Dobra, pięknie. Kurba, o, panie Sajsiu. Czekaj, teraz żebym wyjechał. Kurwa, mnie obrusówek nie urwał. Nie, tu jest git. Tu jest git. Zajebiście. Dobra, wyjedziemy sobie ze stodoły z przyczepą, bo i tak trzeba ją tutaj na podwórku gdzieś zostawić. A zresztą ona w kolejnych odcinkach będzie na pewno nam również potrzebna. Dobra, teraz tak. Żmijkę z powrotem do... sobie możemy tu ją wstawić. Niech ona jest właśnie na tej soi leży. Ej kurde, idealnie wysypało, nie? No. Naprawdę jestem w szoku teraz. No i dobra, dało nam, słuchajcie, to prawie 40 minut odcineczka. Już nie będę szukał kolejnej pracy, bo to też bez sensu. W tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do Bolka na kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć!